Godziemba. Brygada Starzyńskiego. W latach dwudziestych Stefan Starzyński zgromadził wokół siebie grono ekonomistów nazwane potem pierwszą brygadą gospodarczą. Na początku 1926 roku Stefan Starzyński zwolniony z sekretariatu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w cyklu artykułów opublikowanych na łamach Piłsudczykowskiego Głosu Prawdy przedstawił swoją wizję polityki gospodarczej Polski. W słabej kulturze gospodarczej społeczeństwa upatrywał przyczyny braku programu i polityki gospodarczej. Polska jest w tej nieszczęśliwej sytuacji, pisał, że mimo ośmiu lat niepodległego bytu nie ma wytkniętego programu gospodarczego. Dotychczasową politykę gospodarczą opisywał używając barwnego porównania jako marsz pijanego człowieka: krok naprzód, krok w tył, krok w prawo, krok w lewo. Rozwiązaniem polskich problemów ekonomicznych miało być jego zdaniem odsunięcie raz na zawsze złodziei od rządów i administracji państwa. Trzeba uzdrowić materiał ludzki, zmienić stosunek społeczeństwa do państwa i do pracy, to jest dokonać tego, czego ani żaden doradca, ani żaden bat obcy nie uczyni. Ukoronowaniem tej jego publicystyki było opublikowanie programu Rządu Pracy, którego ostateczny kształt był wynikiem dyskusji autora z grupą skupionych wokół niego specjalistów, którą z czasem przyjęto nazywać pierwszą brygadą gospodarczą. Na wstępie Starzyński nakreślił czarny obraz polskiej rzeczywistości, pisząc: świadomość, że państwo polskie po równi pochyłej stacza się w kierunku przepaści, zdaje się przenikać optymistycznie nastrojonych obywateli i staje się już dzisiaj powszechną. Przechodzimy kryzys moralny, pieniężny i gospodarczy, a grozi nam kryzys państwowy. Moralność publiczna zanikła. Na złodziejstwo wymyślają wszyscy, zarówno ludzie uczciwi, jak i sami złodzieje. Jego opracowanie zawierało dziesięć tez określających zadania przyszłego rządu. Pierwszą było hasło powszechnej racjonalizacji pracy, która winna być rozpoczęta od najwyższych szczebli administracji państwa. Wraz z racjonalizacją pracy niezbędne było rozpoczęcie fachowych studiów nad polskim ustrojem i życiem gospodarczym. Drugim hasłem była bezwzględna walka z korupcją i złodziejstwem, gdyż zaraza moralna ogarnęła całe społeczeństwo, które toleruje system korupcyjno-protekcyjny w urzędach i bankach, kacykowską działalność administracji. Trzecim zadaniem rządu naprawy państwa miała być całkowita zmiana panującego systemu administracji państwowej w celowo pracujący aparat służący świadomym interesom państwa, faktycznie regulujący stosunki i zapewniający w kraju spokój i porządek publiczny. Kolejnym celem było dostosowanie ogólnej polityki do naprawy gospodarczej państwa. Naprawa gospodarcza była niemożliwa, jego zdaniem, bez współudziału całego społeczeństwa, a te do pracy wciągnięte być może jedynie drogą samorządu. Dotychczasowe rządy nie interesowały się rozwojem samorządu, co sprawiło, iż twórcza myśl, dobra wola i chęć do pracy obywateli nie są należycie wykorzystywane. W rozdziale dotyczącym polityki finansowej państwa sprzeciwiał się zaciąganiu pożyczek zagranicznych, które zabiją nasz organizm, a nie zbawią. Wykluczał także możliwość dopuszczenia obcego kapitału do Banku Polskiego, co jego zdaniem byłoby równoznaczne z utratą suwerenności. Proponował zatem przyszłemu rządowi wypuszczenie gwarantowanych listów dolarowych lub w złocie, kupowanych i płatnych w efektywnych dolarach lub w złocie na krótsze lub dłuższe terminy. Inną metodą miało być przekazanie Bankowi Polskiemu monopolu na obrót dewizowy i przekazowy z zagranicą. Bezwzględnym zadaniem rządu miało być osiągnięcie równowagi budżetowej bez względu na środki, jakie w tym celu zastosowane być musiały. Zwiększenie dochodów państwa miało zostać osiągnięte przez poprawę ściągalności podatków bezpośrednich oraz wzrost dochodów z eksportu, możliwy dzięki jego racjonalizacji, która sprawi, iż handel zagraniczny stanie się handlem, a nie spekulacją oraz jego koncentracji bez względu na to, czy monopol ten byłby upaństwowiony, czy też w innej formie przez państwo kontrolowany. Starzyński opowiadał się również za realizacją reformy rolnej zrealizowanej w ciągu 10-15 lat, aby z jednej strony nowo utworzone gospodarstwa drobne zaopatrzone zostały w niezbędny na zagospodarowanie kredyt, z drugiej, aby właściciele większych majątków jasno zdawali sobie sprawę, kiedy ziemia ich podlegnie parcelacji i nie wstrzymywali się od inwestycji. W rozdziale poświęconym przemysłowi, stwierdziwszy, iż przemysł nasz cierpi na brak inicjatywy, twórczej myśli, energii, bez której nie może konkurować z przemysłem zagranicznym i zamiast dźwignią rozwoju gospodarczego staje się ciężarem, proponował, aby nowy rząd przeprowadził racjonalizację jego produkcji, a następnie ustanowił stały nadzór nad produkcją przemysłową poprzez politykę kredytową, podatkową i celną. Proponował także rozwój floty morskiej oraz żeglugi śródlądowej, która zwiększyłaby konkurencyjność polskiego przemysłu węglowego i żelaznego. W budowie kanałów upatrywał także sposób na ograniczenie bezrobocia. Dzięki opracowaniu tego programu Starzyński stał się wyrazicielem koncepcji gospodarczych obozu Piłsudczykowskiego oraz zdobył zaufanie najbliższych współpracowników Piłsudskiego z Walerym Sławkiem, Adamem Skwarczyńskim, Kazimierzem Świtalskim i Kazimierzem Bartlem na czele. Po przejęciu władzy przez Piłsudskiego w pierwszym rządzie Kazimierza Bartla, Starzyński został urzędnikiem do zleceń przy Prezydium Rady Ministrów. Była to funkcja dużo bardziej znacząca, niż wynikałoby to z jej nazwy. W rzeczywistości, urzędnicy do zleceń nadzorowali pracę resortów, w których funkcjonowali. Prasa opozycyjna określała ich nawet mianem małej rady ministrów. Było to, jak przyznał później Bartel, jak najbardziej uzasadnione, gdyż wprowadzono zwyczaj, aby pewne sprawy załatwiane były kolegialnie. W artykułach opublikowanych już po objęciu wyżej wymienionej funkcji w rządzie opowiadał się za powołaniem szerokiego zespołu gospodarczego, który monitorowałby całość życia gospodarczego i starałby się ustalić najlepszą dla niego drogę rozwoju. W naszym organizmie państwowym, pisał, nie ma komórki, która by obserwacją całokształtu życia gospodarczego się zajmowała. Brak tej komórki właśnie był dotychczas powodem, że Polska nie tylko nie miała opracowanego planu gospodarczego, ale nawet nie została ustalona fizjonomia gospodarcza państwa, powstałego z połączenia wręcz odmiennych gospodarczo dzielnic kraju z podróżnych zaborów. Propagując swoją koncepcję, doradzał, co było niezwykle kontrowersyjne, czerpanie z wzorców niemieckich i sowieckich. W Niemczech polityka gospodarcza skoncentrowana była w jednym Reichswirtschaftministerium, natomiast w Rosji Sowieckiej w Gospłanie, wielkiej instytucji naukowo-badawczej opracowującej ogólny plan gospodarczy. Podstawą przyszłego zespołu gospodarczego winni być absolwenci Wyższej Szkoły Handlowej, którą sam ukończył w 1914 roku. Wychowankowie tego typu szkoły, pisał, po przejściu praktyki w bezpośrednim życiu gospodarczym, produkcyjnym lub handlowym, mogą z jednej strony w życie to wnosić pierwiastki nowoczesnej myśli, i z drugiej strony zajmować będą posterunki w administracji państwowej. Uzupełnić muszą ten brak gospodarczego, ekonomicznego ujmowania zjawisk, jaki dzisiaj tak dotkliwie odczuwamy i co jest wielką szkodą dla rozwoju państwa. Ludzie o takim doświadczeniu staną się wkrótce członkami nieformalnej grupy powołanej przez Starzyńskiego w ministerstwie Skarbu, której zadaniem było stworzenie koncepcji programu gospodarczego obozu rządzącego, a także przełamanie indyferentyzmu społeczeństwa wobec spraw ekonomicznych. Jesienią 1926 roku Stefan Starzyński po objęciu stanowiska dyrektora departamentu Prezydialnego Ministerstwa Skarbu przystąpił do formowania pierwszej brygady gospodarczej. Pierwszym krokiem w tym kierunku było zatrudnienie w wyżej wymienionym ministerstwie Wacława Fabierkiewicza, działacza PPS i zwolennika interwencjonizmu państwowego, który uchodził za naczelnego teoretyka grupy radykalnej inteligencji skupionej wokół Starzyńskiego. W kolejnych miesiącach zostali zatrudnieni młodzi ekonomiści, w przeważającej mierze absolwenci Szkoły Głównej Handlowej, jak Antoni Repecko, Aleksander Iwanka, Kazimierz Sokołowski, Józef Fabiański, Stanisław Wadwicz. W Ministerstwie Skarbu znaleźli pracę także starsi przyjaciele Starzyńskiego, Antoni Krachelski, Jan Komarnicki, Andrzej Sapiecha, Stanisław Kruszewski oraz Julian Kulski. W grupie znaleźli się także Tadeusz Turm de Schutrem, Władysław Landau, Rudolf Jabłoński, Stanisław Szwalbe, Ignacy Berner, Janina Miedzińska, Halina Krachelska, Juliusz Łukaszewicz oraz Zdzisław Grabski. Nazwa zespołu, I Brygada Gospodarcza, nawiązywała do legionowej przeszłości wielu starszych członków grupy i analogicznie jak w Legionach, relacje między jego członkami miały opierać się na braterstwie, przyjaźni i wspólnocie poglądów. Wielu działaczy brygady łączyła przynależność do Konfederacji Ludzi Pracy, Zakonu Dobra i Honoru, obu założonych przez Adama Skwarczyńskiego oraz masonerii. W pierwszej publikacji brygady zatytułowanej Zagadnienia gospodarcze Polski Współczesnej z 1928 roku Starzyński starał się udowodnić, iż główną cechą polityki gospodarczej rządów pomajowych była planowość i racjonalizacja, dzięki której osiągnięto rzeczywistą równowagę budżetową i poprawiono bilans handlowy polskiego przemysłu. Bardziej szczegółowo zaprezentowano podstawy programu brygady w wydanej w tym samym roku książce na froncie gospodarczym, w której założenia grupy określono jako walkę o potęgę państwa. Jej podstawą miała być świadoma celów polityka gospodarcza oparta na zrównoważonym budżecie i stabilnej walucie. Te dwa elementy tworzyły psychologiczny czynnik społecznego zaufania wobec rządzących i przyczyniały się do rozwoju życia gospodarczego. Innymi składnikami programu były dokończenie rozbudowy portów Gdyni, stworzenie floty handlowej oraz budowa linii kolejowej Śląsk-Bałtyk. Propagowano także komercjalizację przedsiębiorstw państwowych. Niezwykle istotnym postulatem brygady było rozpoczęcie studiów badawczych w celu ustalenia głównych elementów naszej polityki finansowo-gospodarczej, niezbędnych dla praktycznego poznania życia gospodarczego i prowadzenia skutecznej polityki gospodarczej. Z przedstawionego zarysu programu można wysnuć wniosek, iż celem brygady nie było upaństwowienie gospodarki, ale jej uporządkowanie i usprawnienie poprzez aktywny udział państwa w tych dziedzinach, w których indywidualne starania nie przynosiły efektów. W odczycie wygłoszonym przez Starzyńskiego w Poznaniu w grudniu 1928 roku dowodził iż rola państwa w życiu gospodarczym była ogromna, gdyż posiada ono dużo środków regulujących i wpływających na to życie. Zaliczył do nich przede wszystkim politykę podatkową, której zakres wpływał na sprawność tej lub innej gałęzi życia gospodarczego. Drugim z nich była polityka celna, która musiała jego zdaniem chronić słaby polski przemysł, oraz polityka kredytowa, wspierająca rozwój gospodarki kraju. Ponadto państwo było producentem posiadającym szereg przedsiębiorstw, jak np. monopole, tytoniowy i spirytusowy, koleje, fabrykę nawozów sztucznych, rafinerię nafty. Państwo angażowało się również w wiele dziedzin życia jako jego organizator. Mówca miał na myśli drogi, elektrownie, gazownie oraz inne przedsiębiorstwa, które musiały być zorganizowane przez samorządy przy pomocy pieniędzy państwowych. Ogół wymienionych przez niego oddziaływań państwa na życie gospodarcze nazywane jest etatyzmem, jednak Starzyński głosił „prowadzenie, jak oceniał jego współpracownik Iwanka, działalności przedsiębiorczej przez państwo, stojąc równocześnie na gruncie własności prywatnej, jako państwowej formy tworzenia dochodu narodowego. Występował przeciwko egoizmowi przedsiębiorstw prywatnych, ale jednocześnie ułatwiał im funkcjonowanie poprzez ideę kartelizacji. Wsparcie dla rządowej decyzji oddania linii kolejowej Śląsk Bałtyk w zarządzanie spółce prywatnej, czyli, używając dzisiejszych sformułowań, partnerstwa publiczno-prywatnego, było zgodne z teorią liberalną. W sprawach polityki budżetowej i walutowej był także zwolennikiem rozwiązań liberalnych, opowiadając się zdecydowanie za równowagą budżetową oraz stabilizacją pieniądza. Opublikowanie tych dwóch dzieł zbiorowych brygady doprowadziło do starcia ze środowiskiem wielkiego przemysłu skupionego w centralnym Związku Polskiego Przemysłu Górnictwa, Handlu i Finansów Lewiatan, które przestrzegało przed wzrostem ingerencji państwa w życie gospodarcze w tempie i formach nie znajdujących analogii w Europie Zachodniej. Edward Ross, naczelny redaktor przeglądu gospodarczego, wyrażał obawy, aby tak zwana planowość polityki gospodarczej państwa nie okazała się jedynie sposobem nacisku polityki na gospodarkę, która może przerodzić się w walkę z rentownością przedsiębiorczości prywatnej, która jest jedną z podstawowych zasad nowoczesnej gospodarki. Z kolei Ferdynand Zweig wskazywał, iż gospodarka etatystyczna była gospodarką droższą i gorzej zorganizowaną, szczególnie w warunkach pracy młodej, niedoświadczonej biurokracji polskiej, nieprzyzwyczajonej do myślenia kategoriami gospodarczymi. Również dyrektor lewiatana Andrzej Wierzbicki w pracy Zagadnienie etatyzmu i neoetatyzmu zdecydowanie skrytykował kult planowości brygady nazwanej przez siebie grupą frontu gospodarczego. Wszyscy więc pisał, którzy organizujemy życie gospodarcze w drodze inicjatywy prywatnej, wszyscy pracujemy bezplanowo. Nie będę tego zarzutu obalał, bo obalają go codzienne fakty. Chcę tylko pokazać, że plan i jego wykonanie to są nieraz dalekie od siebie rzeczy. I wyliczył, jakie problemy miał państwowy, opierający się na planowaniu, bank gospodarstwa krajowego z płynnością finansową, utrzymaniem rezerw i ryzykiem błędnych inwestycji w przedsiębiorstwach państwowych. Jednocześnie zarzucał Starzyńskiemu brak obiektywizmu naukowego przy określaniu polityki przemysłu, jakoby była ona tylko wyrazem apetytów do kasy skarbowej. Podając dokładne kwoty podatków zapłaconych przez wielkie przedsiębiorstwa prywatne, podkreślał, iż to nie państwo daje przemysłowi, ale życie prywatno-kapitalistyczne daje skarbowi na politykę etatystyczną. Uznał także, że stawianie takich koncepcji potwierdzało jego opinię, iż Polska jest miejscem krzyżowania się idei zachodu i wschodu i frukta wschodnie mają do nas dostęp. Indywidualizm w działaniu przypisywał Wierzbicki państwom zachodnim, natomiast etatyzm to idea prąd wschodni. W odpowiedzi Starzyński zauważył, iż oskarżanie o bolszewizm to stara demagogiczna zasada, której aby poknębić przeciwnika, najlepiej rzucić jedno słowo, na przykład mason, bolszewik, żyd. Do tych synonimów dodano obecnie bardzo popularne etatysta. Uwikłanie Stasińskiego w ostre spory polemiczne ze sferami przemysłowymi sprawiło, iż w końcu 1929 roku nie został ministrem skarbu, a jedynie wiceministrem, pozostającym w sporze ze swym szefem Ignacym Matuszewskim zwolennikiem prowadzenia w warunkach kryzysu gospodarczego polityki deflacyjnej oraz utrzymania równowagi budżetowej. Polityka ministra zmierzała do ochrony przedsiębiorców przy przerzucaniu ciężaru ratowania równowagi na pracowników najemnych poprzez obniżenie uposażeń pracowników państwowych, zahamowanie awansów oraz zmniejszenie emerytur, rent i zasiłków dla bezrobotnych, a także zmniejszenie liczby urzędników i likwidację niektórych instytucji administracji państwowej. Spór między Starzyńskim a Matuszewskim doprowadził do dymisji tego pierwszego, jednak po kilku miesiącach powrócił do resortu w nowym rządzie, w którym tekę ministra skarbu objął Jan Piłsudski. Nadzieje Starzyńskiego na kształtowanie polityki gospodarczej rządu zostały rozwiane, gdyż drugim wiceministrem został zwolennik polityki deflacyjnej Adam Koc. W sytuacji wielkiego załamania produkcji, które nastąpiło w końcu 1932 roku, koła przemysłowe uznały, że nadszedł odpowiedni moment na przedstawienie własnych koncepcji rozwiązania trudności gospodarczych. Andrzej Wierzbicki wskazywał, iż właściwa polityka powinna opierać się zarówno na dążeniu do podniesienia cen rolniczych i do zniżenia kosztów, nie cen tylko, lecz kosztów produkcji przemysłowej poprzez zmniejszenie wysokości opłat socjalnych, obniżkę taryf kolejowych, zniżkę płac i redukcję zatrudnienia. Program ten ostro skrytykował Starzyński, podkreślając, iż plan ten streszcza się do żądania od państwa świadczeń materialnych, a mianowicie świadczeń podatkowych, kredytowych i taryfowych. Jednocześnie wyraził dezaprobatę wobec propozycji rozwiązań socjalnych i reprezentowania interesów tylko najbogatszych warstw społeczeństwa. Pozycja Starzyńskiego w ministerstwie stawała się coraz słabsza i w konsekwencji w grudniu 1932 roku został zdymisjonowany, a następnie mianowany na wiceprezesa Banku Gospodarstwa Krajowego. Wraz z jego odejściem z resortu, zanikła także działalność brygady. W listopadzie 1933 roku został komisarzem generalnym Pożyczki Narodowej, a 31 lipca 1934 roku komisarycznym prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy. Czytał gadający grzyb.